dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Cult of the Lamb. No i cóż, słowem wstępu warto byłoby może dodać, że dzisiejszy odcinek jest dosyć specjalny, gdyż w końcu udało mi się zebrać siły, mentalność, motywację i tak dalej, żeby pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem trochę porobić. Jak widzicie, nie zmieniło się może wyjątkowo dużo, ale tak, trochę tego jest, to na pewno. No więc tak, po prostu dosłownie może z godzinkę max pograłem, może półtora, nie więcej. I no, udało mi się przygotować tutaj trochę rzeczy, więc no. I tak, najważniejsze chyba ze wszystkich, co jednak tutaj przygotowałem, to to, że mamy po pierwsze totemy zbiorów, które przyspieszają wszystkie tutaj rośnięcia. Po drugie, tam stację medyczną, która pozwala chorych za kwiatki szybko leczyć. Więcej domów, o czym już mówiłem. Oraz, tutaj nie jestem pewien, czy to było wcześniej, czy nie, ale mnóstwo grobów. No i tartek poziomu drugiego, tak dokładnie. A tak poza tym, to nie wiem, czy coś się więcej pozmieniało, czy nie. Może mam kilku więcej tych wiernych, może nie. Bo wiem, że miałem tam chyba jeden czy dwa wypady do Darkwood. Głównie dlatego, że miałem zlecenia na kwiatki od wiernych, a chciałem po prostu, no, ich zadowalać. Więc no. I tak, więc nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. I zacznijmy w takim wypadku dzisiejszy dzień od tego, że zrobimy tak ze cztery miseczki jagodowych papek. Na właśnie taki dzień dobry. Niech się cieszą, że mają cokolwiek. Po czym mogłbym niby czekać, aż się tutaj uzbierają kolejne jakieś te rzeczy i tym podobne, ale nie, nie będziemy czekać. A właśnie, jeszcze monety. Muszę zarabiać na wszelki wielki. Tego na pewno będzie brakowało, więc zaryzykuję sprzedając te takie ryby warte 20. Później tak będę pewnie żałował tej decyzji, ale tak. Trochę gotówki się przyda. A nadal mam na tyle zapasów, żeby może sobie poradzić i okej, śmierć. Śmierć. W takim wypadku kolejnego idziemy pochować. Przy czym nie będziemy nikogo tutaj teraz przywracać do życia, głównie z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że najprościej w świecie na razie preferuję mieć mniej osób. Oczywiście wiem, że jest achievement za 20. I preferuję po prostu mniej osób. A dlatego, że mamy trochę problemy właśnie żywnościowe. I jeśli udałoby się, powiedzmy, utrzymać na mniejszym poziomie i potem, kiedy będę już gotowy na to, żeby przynajmniej 20 dopiero zwiększyć, no to wtedy, no, będzie trochę lepiej. A póki co tak. Delicious Fish Fest muszę przygotować. Akurat kiedy oddałem tamte. No cóż, w takim wypadku, zanim pójdziemy walczyć w Anchor Deep z Kalamarem, to po prostu wypadałoby chyba pójść właśnie połowić te ryby i wykonać zlecenie. Tam w sumie nie tyle co zlecenie, co prośbę. O, jakoś szczególnie dużo nie będę łowił, oczywiście wiem, że mamy to błogosławieństwo morskie, bo szykowałem je specjalnie na tę okazję, żeby sobie tam właśnie połowić trochę ryb. Ja też widzieliście, że tego jest dużo. Ale tak, nie będę po prostu wykorzystywał go w pełni, trudno się mówi. Po prostu spróbujemy chociaż na te kilka porządnych rybnych uczt. I jak już to będzie załatwione, no to tak, co dalej, to się zobaczy później. I, a właśnie, w sumie jeszcze przypomniałem, że mam właśnie statuę tą całą grzybową, więc warto byłoby też odwiedzić tego grzyba, nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale tak, no, tak. Jakkolwiek by się nazywał, czy nie nazywał, warto. Chyba mamy też wszystkie potrzebne ryby, więc zaraz wrócimy do kultu. Nakarmimy ich, będzie dobrze, ale najpierw chcę zobaczyć, czy właśnie po zrobieniu tej statuetki coś się tutaj zmieni, czy nie. Jednak tak, dobrze kojarzyłem. Zrobiłeś to. Teraz wiem, że mogę ci zaufać. Nie jak tych... nie jak tym okropnym kłamcom na zewnątrz. Oni zawsze słuchają. Zawsze patrzą. Weź to. Jesteś najlepszym przyjacielem Sozo. Jesteś jedynym przyjacielem Sozo.
Okej. Ostatni kawałek tego tutaj relikta. Co oznacza mniej więcej tyle, że będziemy mogli nowe ubranie sobie zdobyć. Okej. A, to jeszcze nie koniec. Sozo, może ci teraz zaufać. Sozo, odda się tobie. Będziesz chronił mnie przed tymi kłamcami na zewnątrz. Przynosił Sozo grzybki. Nie rozumiem do końca. Co tu się stanęło? Poza tym, że jest tutaj właśnie totem. Ale on tam wcześniej coś gadał normalnie i tak dalej, a teraz... jakby stał się sługą grzyba? Nie rozumiem. A, przy okazji, jeszcze tu jesteśmy, to wykupię od razu kolejne akcesorium, bo czemu by nie? A, ciekawe jest ostatnie z Anury. Czy jak się ten, ta kraina nazywa. Tak więc... tak, a coś tu mówili? Okej, gadałem jakieś tutaj teksty o tych grzybkach po prostu. No ale dobra. Załatwione, zrobione. Więc wypadałoby może w takim wypadku kolejne ubranie też sobie przygotować. A, i tak, jeszcze nie wiem, czy byliście przy tym, ale dałem kolejnemu też talizman księżycowy, żeby ewentualnie właśnie mieć kogoś, kto nadal będzie pracował w nocy, jako że małżonek naszego jagnięcia jest teraz nieżywy, a był jedynym naszym powiernikiem księżycowego talizmana. Może potem będzie ich więcej, jeszcze nie wiem, ale tak, na razie pozwólcie, że po prostu nie będę tego rozdawał. No i też właśnie, nie wiem, czy też o tym wspominałem, ale jest dużo tutaj przygotowanych kolejnych rzeczy, więc... więc tak, no po prostu weźmy może misjonariusz poziomu trzeciego. Kto wie, kiedyś może to... misjonariusz takiego słowa chyba nie ma. No ogólnie to właśnie takie siedzibę misjonarską. Poziom trzeciego, może kiedyś ją zbudujemy czy coś. A teraz, kiedy to już jest załatwione, to szybko zobaczmy, czy możemy zrobić te posiłki rybne. Tylko jeden. Serio. No cóż. To jeden zrobimy. A z drugim będę musiał się chwilę wstrzymać. Chyba. Dobra, jeśli chodzi o same mszy, to teraz nie mam aż takiego wielkiego sensu. Natomiast jeśli chodzi o inne rzeczy, to zobaczymy, jakie mam tutaj ubrania, bo jakieś wypadałoby wziąć, więc tak. Okej. Okay. Klątwy są dużo potężniejsze. Mam połowę życia i połowę obrażeń z broni. Może być ciekawe. To jest ciekawe, że zawsze, gdy bieramy kartę, dostajemy to całe szare serce, ale możemy mieć tylko jedno naraz. Ale tracimy wszystko, jeśli przegramy. Aha. To pozwala nam wyciągnąć 4 karty na początku, ale potem już żadnych. Albo wszystkie serca są zamienione na 1,5 razy tyle niebieskich. No szczerze, wezmę to na razie. Te karty... fajna rzecz, ale... jak sam... jak mi w sumie przekonało parę innych osób... nie są aż takie potężne. Jeżeli dobrze można grać bez nich. A tutaj pozwólcie, że tylko jeszcze odklikam wszystko, bo tak... są jakieś nieodklikane rzeczy. A nie chcę mieć tych ciągle powiadomień. Jeszcze coś gdzieś jest? Okej, tutaj jest. Okej. Więc no. W ten sposób zawsze będziemy mieć chociaż te 4 karty, czy tam... nie, chociaż 4, a 4 karty. No, to jest lepsze pod tym względem, że możemy po prostu szybko przebiegać przez resztę miejsc i się niczym nie przejmować. No. I ewentualnie jest to też... moim zdaniem dobra alternatywa do tego złotego całego, który jest moim zdaniem super potężny i tak dalej, ale... jakby to powiedzieć, jestem zbyt dużą lamą, żeby z niego korzystać. Poza tym to biało też pasuje tak trochę do ogółu, więc tak. No i dobra, jak mówiłem, będziemy wyruszać na Kalamara. Nie, no dobra, wybaczcie. Spotkamy się, jak już ugotuję drugi posiłek, bo jednak tak, no nie potrafię tego zostawić niezrobionego. No okej, okay. Dogotowałem co trzeba. Więc jeszcze teraz tylko pogadamy sobie z nim, żeby się cieszył. Mhm, oczywiście. O, nawet poziom zdobył. No i teraz, kiedy już to mamy zrobione, to lecimy. Nie ma co czekać. Czemu mam jeszcze niebieskie serce? O, czegoś nie rozumiem. Czemu mam jeszcze niebieskie serca przed moimi HP-kami?
Nie wiem, nie wiem. Może się kiedyś dowiem. A póki co, co to mamy za karty? Ryby, okej. Okay. Więcej życia, okej. Okay. Jeszcze więcej życia i więcej ferworu. Nie są najlepsze, ale niech będzie. Jeśli chodzi o to... Zdolność nawet broń natomiast... Nie wiem, nie zobaczyłem jakiego typu, więc zaraz zobaczymy jakiego, ale to jest młot. Merciless, okej, okay, czyli krytyki. Najgorsza broń jaka może być. Ja się nie jest sam w sobie zły, bo bije bardzo dużo, tylko... A, ciężko będzie z niego korzystać. A jak widzicie, wrogów też na jedno uderzenie to nie rozwala, żeby to jeszcze było aż takie fajne. Więc tak, będziemy się męczyć bardziej niż bym tego chciał. Prawdopodobnie. Chociaż kto wie, może jeśli będę ostrożnie podchodził do całego tematu, to jakoś to wyjdzie. Wiesz, w tej skrzyni nic nie wypadło? Czy mi się tylko wydawało? Nie wiem. Dobra. Dobra. Nie przejmujmy się tym jednak. Idźmy przed siebie i... W sumie, czy powinniśmy wszystko rozwalać? Może nie tyle, co powinniśmy, co wypadałoby nawet dla samych kryształów, czy innych rzeczy, które nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Okej, to jest jakiś duży gościu, który się teleportuje i wysyła małych gości w naszą stronę. Okej. Okej, nie jest trudnym przeciwnikiem sam w sobie. Ale trzeba być ostrożnym przy nim, tak czy siak. Dobra. W sumie nigdy nie wsłuchiwałem w muzykę tutaj. Jest naprawdę przyjemna. O, i oni, oczywiście. Oczywiście. Nie lubię ich. Bardzo. Nawet ich nie lubię. Ale okej, z młotem tak jakoś... Nie wiadomo, jakim sposobem, ale udaje mi się ich pokonywać dosyć spokojnie. Okej, tutaj macki. Biją nawet potężnie. Co prawda je oszczędzać, bo jeśli będę za często ich używał, to zaraz nie będę miał okazji. No i oczywiście, trzymam już obrażenia w głupi sposób. Przy czym nie jest to spowodowane młotem, a tylko moją głupotą. Ale dobrze. Jeszcze mam dużo życia, jeszcze może to przeżyjemy. I idźmy dalej, z nadzieją na to, że może nowa broń się pokaże, no ale nope. Gra, jak widać, ma jedną... Jeden pomysł na nas, więc tak, zobaczymy co tutaj będzie i... Albo mi się wydaje, albo go już spotkaliśmy kiedyś? Chyba tak. Był inny niż reszta jego gatunku, rodu, rodziny. Nie wiem jak to określić. Bo inni pracowali, czy tam rodzili sobie z flux, nie jestem pewien, czy to była choroba, czegoś tak, nie wiem. Ale tak chaosem, głodem, zarazą, wojną. Rzeczy, które w swojej ciągłości muszą... Sam spoznać, jestem pewien teraz, ale trwać może. A jednak on był nieunikniony. Obstinent, na co nie jestem pewien, ale tak irresistible, czyli niemożliwy do oparcia się. Tym, który czeka. Naprawdę wyjątkowy, coś jakiego partikulara, może naprawdę taki osobliwy. Ciężko mi przetłumaczyć, jak zawsze mówię po prostu podczas nagrania, jakoś tak nie potrafię w Inglisha. Okej. Ogólnie tak, chciał po prostu złamać chyba wszystkie jakieś takie starożytne przysięgi, inne rzeczy. Tradycje... Czy tradycje są w stagnacji, nie rozumiem? A apetyty się zmieniają tak czy siak? Doubt tears, faith asunder. Nie, no, dzisiaj jakoś mam kiepski dzień do tłumaczenia, więc... Wybaczcie, może tak czy siak, jakiś to był właśnie... Kolejna opowieść. I ciężko mi w sumie... stwierdzić, czy go dotyczyła. Podejrzewam, że mogło dotyczyć tego naszego... No... nie pamiętam, jak on się nazywał, ale tak... Tego, który nam dał tą koronę i uczynił nas swoim naczyniem. Często swoim wasalem. Różnie można to przetłumaczyć.
No ogólnie tak, tego, dla którego teraz polujemy tych biskupów. I co my tu mamy? Okej, okay, pocisk. Albo 2 sekundy galności. A, wezmę to. Bo ja chcę mieć atakujące, fajne. Okej, okay, tonal cycling. Nie potrzebujemy tego już. Damy radę. Musimy. Okej, okay. I teraz fajna rzecz, której nie byłem pewien, czy w sumie nie wiedziałem o młocie. Nie muszę bezpośrednio nim trafiać w tym obszar. Tylko coś jest pomiędzy tym obszarem a młotem, to też zostań trafiony. Okej, okay. Jakiś nowy gościu. Plimbo. Ciekawe imię, Plimbo. Chcesz bliżej obejrzeć najlepsze antyki na terenach starej wiary? Jak nie? Dokładnie. Tak długo, jak ma łódź pływa, Plimbo otwarty jest na biznesy. This... What's the whistle? Nie wiem, chyba, jeśli to czego pragniesz, tak naprawdę chcę przetłumaczyć. Przybądź do mojego sanktuarium. Pełno tam naprawdę wyśmienitych, legalnie zdobytych dóbr. Okej. Okay. Wygląda na to, że mamy nowe obszary. Sanktuarium szmuglerów. Bardzo legalne. Tak, bardzo legalne. No ale okej, okay, dzięki za zaproszenie. Na pewno po tej wyprawie tam pójdziemy. Zdobyłem coś wyjątkowego? Nie, już mi się wydawało. A tutaj... Było to bardzo szybkie, proste. No wręcz powiedzieć zbędne. No i dobra. Idziemy dalej. Oczekując nie wiem czego. Poza tym, że na pewno oczekując starcia z bossem. Chyba? Tak, de facto to chyba... Chyba to jest jedyne, czego można tu oczekiwać. Poza pozycją zmiany broni. No nie ukrywam. Okej, okay, to było dziwne. No tak, poza zmianą broni tych będzie pięknego, to nie ma. Wygląda na to, że nie możesz być zatrzymany przez chorobę lub głód. A on wysyła cię z powrotem z objęć śmierci silniejszego za każdym razem. Proszę wiedz, że to nie było moim pomysłem, by odesłać czerwoną koronę. Inni biskupi, rodzeństwo. Ich to jest wina. Proszę, błagam cię, oszczędź mnie. Zabij Szamurę. Ale nie wysyłaj mnie do mojej śmierci. Nie wysyłaj mnie do niego. Nie znajdziesz mojej świątyni. Będę tam bezpieczny. Tak, będę bezpieczny. Okej. Okay. Pierwszy, który prosi o oszczędzenie, o przebaczenie, coś tego typu. Okej. Okay. Ozdoba z Anchor Deep. Okej. Okay. I wiecie, co bym nawet powiedział? Jeśli tak bardzo prosi, to... W sumie czemu by nie? Pójdziemy na skróty. Ale tak, czemu by nie? Możemy spróbować go chociaż przez chwilę oszczędzić. Zobaczymy, czy gra będzie miała jakieś specjalne dialogi, propozycje, opcje, cokolwiek związanego z tym, że no... Wysłaliśmy jego prośbę. Może nawet nie trzeba będzie się go pozbywać. A jeśli trzeba będzie, no to pozbędziemy się. Kto wie, jak to wyniknie. No ale dobra. No ale dobra. Co, idziemy przed siebie, rozbijając jego posąg, kradnąc jego... Nawet nie pamiętam, jak to się nazywa. Powiedzmy, że oddanie albo wiarę. Chyba to był devotion, więc chyba oddanie. Ale pewnie nie jestem, bo... No. Mi takie nazwy umykają. I to bardzo. Okej, okay, pocisk ten jest potężny. Podoba mi się. Gorzej, że tylko mam 4 użycia. Ale tak, podoba mi się. Bo tak samo jak podobają mi się te przeciwniki. Można nimi fajnie odbijać, są prawie że niegroźne. Co my tu teraz mamy? Okej, okay, to jest ten atak. Taki ten zamiast tego pocisku, albo tej rękawice. Wezmę te rękawice. Wydaje mi być lepsze od młota. A przynajmniej przez chwilę sprawdzimy. Jeśli okażą się gorsze od młota, to skłonny jestem wrócić do młota nawet.
A z drugiej strony młot bił dużo więcej. Więc może jednak... Nie wiem, może jednak... Już jest starcie z bossem, wiecie co? Nie. Wezmę młota jednak na bossa. A bo jak mam walczyć z bossem, to wolę mieć więcej czasu trochę na przyzwyczajenie się do broni. A no, to podejście z młotem, jak widać, nie wyszło najgorzej, więc czemu by nie? Palzebub. Czegoś tak. I już dostaliśmy obrażenia. Sam pocisk też nie bije najmniej. Chociaż widać, że gość jest... Chociaż częściowo odporny na obrażenia. Ale dobra, nie przejmujmy się tym na razie. Możemy otrzymywać obrażenia, oczywiście fajnie byłoby nie otrzymać, ale no. To nie jest, jak się nazywa, no... Jeden z tych głównych złych, no... Znaczy złych, w sumie tych naszych głównych oponentów. Ciężko powiedzieć, czy nie są dobrzy, czy źli. Biskupów, tak, biskupów. To nie jest jeden z biskupów, więc tutaj otrzymywanie obrażeń nie zabierze mi achievementa. Osiągnięcia, czy jak zwał, tak zwał inaczej. I co tu mamy? 30 sztuk złota albo 19 kalafiorów. Biorę kalafiory. Okej, nagroda dosyć fajna, kości trochę mamy. I możemy ruszyć dalej. Przy czym, jak już mówiłem, podkreślam to po raz kolejny. Nie będziemy tutaj wracać, dopóki nie pokonam tamtej szamury, bo chcę zobaczyć, czy będzie jakiś gra coś z tego powodu. Zmieniać, mówić, przeinaczać. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ale tak, tak, to jest chyba dobry pomysł. Zanim jednak coś, to tutaj szybko zbierzemy jeszcze trochę tej wiary. Czy jakkolwiek by to nazwać. Może coś zbudujemy, na pewno trochę dogotujemy. I tak. W sumie co jeszcze mogę powiedzieć, to szkoda, że tylko jeden farmer naraz może być. Bo podejrzewam, że najlepiej sobie nie będą radzić pojedyncze postaci z ogarnianiem farmy, no ale... Jakim miastem, żeby to oceniać. A póki co tak, przekonaj mnie do swojego kultu, tak, i jak ma cechy. Jak ktoś ginie, traci wiarę, okej. Okay. To jest fajne, a to... Nie najgorsze. Po prostu weźmy. Jak się cieszy, dostaje to samo co inni. Okej. Okay. Bierzemy tutaj teraz tą całą wiarę zgromadzoną. I w sumie jest jedna rzecz jeszcze, o której tak pomyślałem teraz, że może warto byłoby zrobić. Nawet to chyba zrobimy, jeśli mamy materiały. Mamy, dobra. To może to wydawać się dla niektórych dziwne, ale chciałbym dobudować. Czego zabrakło? Drewna. Okej, okay. No to pójdziemy po drewno. Ale tak, chcę postawić jak najwięcej tych kapliczek ofiarnych, że takie nazwę. Bo nie wiem czemu, tak po prostu naszła mi myśl, że w sumie... Tutaj naprawdę ciekawe rzeczy potrafię zostawiać. I tutaj to jest akurat potwierdzone, bo na moim drugim zapisie, którego tam prowadziłem jakiś czas temu sobie, żeby tam niby achievementy nadganiać czy coś. Już od jakiegoś czasu tam nie zaglądam, bo nie mam czasu ani chęci. Dosłownie tam jestem może jeszcze nawet przed przejściem drugiej krainy. Jeśli się nie mylę. Dosłownie tuż po tym, jak się nazywa ten pierwszy, no. No ogólnie pod tym tam takim biskupiem z mchu. Tak. I tam mam dwie kapliczki. I pamiętam, że takie od kiedy je miałem, to przynosili tam naprawdę super rzeczy. Pokrył desek, cegieł, sztabek złota, tak jak tutaj przed chwilą. No i dobrym pomysłem może być właśnie na wspomnienie tych kapliczek, bo kto wie, w ten sposób może się okazać, że będziemy dostawać jakieś rzeczy, które normalnie byśmy tak nie podostawali. Więc tak. Jak na razie to 20 samolotków złota, no to jest... Wow. Okej, okay, już gra pokazuje swoją piękną, no, cegły. Dobra, zobaczmy w ogóle, jak sytuacja, jeśli chodzi o budowę domów, brakuje desek i tylko desek, okej. Okay. To ile da się desek, reszta sztabek złota, bo mamy dużo tych samorodków. No. I cegły, no. Właśnie o tym mówiłem. Ta gra po prostu jest piękna pod tym względem. No i tak, dobrze, że o tym pomyślałem. A teraz, żeby nie marnować czasu, szybko parę posiłków. Tym razem niech będą te z dużych ryb. I tak, pójdziemy dalej.
Przy czym na razie nie na wyprawy, a właśnie po ten, jak to się nazywa. Po to, żeby odwiedzić tą nową lokację. Okej, okay. Sanktuarium, szmuglerów, czy tam tych, jak to się nazywa, przemytników. Tak najłatwiej chyba na polski przetłumaczyć. Wodniste, bagniste, błotne. Okej. Okay. Patrzcie, tam jest jakaś ryba, na której jest mnóstwo rzeczy. Ty! Słuchaj, kawałku baraniny. Jesteś mi winien statek. Te biskupy są okropni, ale przynajmniej wystarczająco dobrą robotą się wykonywali, jeśli chodzi o utrzymywanie wody w dobrym stanie i pilnowanie, żeby handel przepływał. Ale z tobą chodzącym wszędzie i pokonując ich, czy zabijając ich, co otworzyło to bramy dla wszystkich odmian bestii, by zatopiały moje ładunki. Aha. Okej, okay, co mówię o tym, jakie są, że ogólnie takie, przerażające i tak dalej. Zupełnie jak moja teściowa. Lepiej zajmie się tym wszystkim w porządku. Za każdym razem, kiedy biskup ginie, nieprzyjemna bestia nazwana Świadkiem przejmuje jego miejsce. Na szczęście dla ciebie, Plimbo, wie, że ludzie dużo zapłacą za oko Świadka. Po prostu daj mi ich oczy, ja kupię nową łódź i będziemy kwita. Wszystko, co musisz zrobić, to wrócić do miejsc, w których ubiłeś biskupa, pokonać tą bestię, ktoś tam pojawiła i przynieść mi jej oko. Wystarczająco proste. Jednego już pokonaliśmy, więc możemy mu dać oko. I okej, w takim razie wiemy, na czym będzie polegało, powiedzmy, jego zadanie. Tutaj zauważam, że każdy oko ma jakby swoje zadanie. Dobra, nareszcie. Zobacz, co... Squishy to jest takie, nie wiem... gniotliwe rzeczy, jakieś to łatwe do zgniecenia rzeczy, nie wiem. Ciężko mi to przemawiać Squishy. Ale tak. Mówią, że te stwory widziały wszystko, co jest do zobaczenia. I stały w cichym osądzie przez milenia. I znowu, zupełnie jak moja teściowa, ahaha. Masz, weź to, znalazłem to podczas podróży. Nic dla mnie znaczy. Ale nosiciel korony może mieć jakieś zastosowanie dla tego. Zostały jeszcze trzy? Okej, okay, dobra. Czyli jeśli chcemy dostać jego talizman, to musimy dosłownie pokonać wszystkich. Okej. Okay. Jakoś to będzie. I jak jeszcze przy tym jesteśmy, to od razu... czemu nie? A co to? Dusz ofiary? Okej. Okay. Czyli na jakieś ślimacze z tytułu są potrzebne te ślimacze skorupy, które mamy. Nie wiem do końca skąd, ale mamy. I okej, okay, jak jeszcze tu jesteśmy, to od razu wykupimy wszystko, co się da. Czemu nie? W ten sposób nie będziemy mieć potem problemów, że będziemy dostawać, że zabraknie nam jakiejś tam formy wyznawcy. Tak chyba najłatwiej to nazwać. Czyli inaczej mówiąc, zwierząt, które możemy natrafić. A to też jest potrzebne, żeby wszystkie skompletować do achievementa. I też pozwoli nam to szybciej odblokować inne rzeczy. Przez co skarby, które będziemy dostawać, będą najczęściej czymś rzeczywiście przydatnym, a nie nowymi ozdobami, których i tak nie będę budował, bo jakoś tak nie obiecałem, żeby przemeblowanie budował upiększył, a jakoś mi się nie chce. No. Dobra. Szybciej, gro. Wiecie co, chyba najlepszym pomysłem będzie, żebym po prostu to wyciął, te wszystkie zakupy. Do momentu, kiedy nie będziemy kupować kart. No, tak będzie najlepiej. Okej, okay. Zrobiłem zakupy i nie starcza mi teraz funduszy na ten, jak to się nazywa. Na to, żeby kupić karty, więc chyba szybko wrócimy tutaj, pogarniemy co trzeba i może dzięki temu szybko załatwimy inne sprawy. Okej. Okay. Sztabki. A ofiary, kamień, drewno, złoto, złoto, samorodki złota. Czy mamy coś takiego, co możemy wymienić na szybkie pieniądze? Chyba nie, ale mamy za to zadanie.
Jesteśmy wykończeni. Pozwól nam na przerwę. Rytuał świętego odpoczynku. No, okej. Jeśli im tak bardzo zależy, to dostaną od razu rytuał świętego odpoczynku. Czemu by nie? Niech się cieszą. Nie będą pracować przez jakiś czas, ale... No, przeżyjemy to jakoś. Jedne co do tego będę musiał się bardziej pilnować, jeśli chodzi o kwestie żywieniowe. Ale tak, będzie dobrze. A właśnie, przepraszam, jeszcze msza. Msza jest bardzo ważna. W końcu daje nam fundusze. Mówię dosłownie teraz jak prawdziwy ksiądz. W sumie to nie pierwszy raz. To jest taka ciekawa sprawa, że... Nie wiem, czemu niektórzy z moich znajomych często właśnie mówią, że jestem proboszczem. To jest ciekawe, bo ja nigdy nie byłem jakiś taki, przynajmniej jak... Żeby nie było też przyrównanie do proboszcza z mojej okolicy. Ani łasy na kasę, ani szczególnie taki... skory do... do zachowywania się jak ksiądz. Więc tak wzięło się to znikąd, tak jak na mój gust. Ale tak... Póki coś tym nie przejmujmy, a zamiast tego po prostu... No, zróbmy co trzeba. Tak, posiłki. Czy jest jakiś taki ważny bardzo posiłek? Chyba nie, więc... dzisiaj... 12 jagódek. I na jakiś czas to musi wystarczyć. No i skoro dostaliśmy zlecenia na te oczy świadka i tym podobne, to... chyba oznacza to, że idziemy się tym zająć. W sumie czemu by nie? Pójdziemy w takim wypadku do tej drugiej krainy. Tej, gdzie... tej takiej jakby jesiennej. I w niej też właśnie zajmiemy się tym wszystkim. No jako, że pójdziemy tam, a już mam tam wszystko ogarnięte i... No i w sumie czemu by nie? To wezmę sobie znowu złote ubranie. Inaczej mówiąc, będę dostawał podwójne obrażenia. Ale za to z każdym ciosem, czy z każdym pokonanym wrogiem będę zadawał większe obrażenia. Będę się być ostrożny. Ale tak, czemu nie? Skoro i tak się będziemy teraz bawić, to można tak zrobić. Po czym jak to zrobimy, od razu mówię, pójdziemy... jakimi słów? Jak na złość, do tego no. Do tej czwartej krainy, jeśli już. Nie wrócimy teraz po Kalamara. Bo sam nas o to prosił, to... dostanie zaszczyt bycia... martwy jako czwarty. Albo w ogóle nie bycia martwym. I tak, już widać jak mi to idzie. Nie pamiętam tej lokacji, to już ginę od razu. I tak, okej. Zdobyliśmy ozdobę. Ciekawe. I chyba udało mi się utrzymać 15% póki co, co jest słabym wynikiem. Oraz mamy kartę, która daje coś dobrego. Totalnie nieprzydatne na to, co chciałem osiągnąć, ale... hej, kim jestem, żeby narzekać jakoś tak bardzo? Karty to karty, jak mówiłem, bez nich równie dobrze można sobie też przechodzić całą grę, nie przejmując się niczym. Więc tak. A zawsze jakaś karta na wypadek, gdybym, no, miał utrzymać to obrażenie. Chociaż grając z tym, to właśnie trzeba być... na tyle ostrożnym, żeby nie otrzymywać. Właśnie to jest cały... ten styl. Polega na tym, żeby nie otrzymywać. Jeśli się nie otrzymuje, to się ma właśnie... wielką nagrodę w postaci... olbrzymich obrażeń. Jak zapewne pamiętacie z niektórych... moich wypraw. Bo jeśli się nie mylę, chyba udawało nam się czasami tam właśnie... osiągać jakieś lepsze mnożniki. Ale tak, jak widać, jestem naprawdę odzwyczajony, bo już mogłem mieć dobry mnożnik, ale nie, musiałem zlamić. I mógłbym niby to zrzucić się na to, że to jest sztylet, ja sztyletami nie umiem, czy coś, że jestem przyczyniony głównie do mieczy. No i jak się okazuje, też do młotów mniej więcej, chociaż i tak ich nie lubię. Ale nie, prawda jest taka, że po prostu jestem lama. Więc tak, wiem, że tych mnożników jakichś wspaniałych nie dostanę. I no, widziałem to tylko dlatego, żeby się pobawić w sumie. I tak widziałem ten komunikat, że niestety mi zmarł kolejny z moich wyznawców, towarzyszy, kompanów. No, smutne to. Pochowam go, jak tylko wrócimy z tej wyprawy i czy mam tutaj coś lepszego? To się zdecydowanie przyda.
dodatkowe obrażenia, 20%. Nie jest to jakieś wielkie, ale no. Jedyna karta, którą mogę powiedzieć, że zawsze z chęcią będę brał. Bo inne karty, no to oczywiście, no, można powiedzieć, że są dobre, nie są dobre, czy coś, ale jeśli są dobre, to w większości przypadków sytuacyjnie dobre. I straciłem mnożnik właśnie, gadając o tym, czy karty są dobre, czy nie. Bo oczywiście, no, może są jakieś takie uniwersalne, dobre, kto, czy... To moim zdaniem jest bardzo dobre szybsze chodzenie. Oj tak, zdecydowanie. No ale w większości przypadków, powiedzmy, rzeczy jak to, że wypadają mi ryby za wrogów, no to... Czy to jest aż takie istotne? Albo nie wiem. Otrzymywanie podwójnego leczenia. Okej, dobry, no ale jeśli ma się dużo życia i się nie jest trafianym, to też trochę traci na wartości. Dobra, trend będzie najszybciej. Chciałem też zahaczyć o to, więc trzeba będzie przez drewno i tamto potem. Ej, wybaczcie, chyba uderzyłem przez przypadek w mikrofon. Ale tak tutaj, potem tam będzie darmowe, będzie okazja na darmowe jedzenie. W tym przypadku tutaj chyba jedzeniem jakby, czym warzywem. Ciężko powiedzieć, warzywem, owocem, no ogólnie tym rośliną lokalną chyba tu były dynie, jeśli się nie mylę, więc powinniśmy właśnie dostać dynie w sporych ilościach. Dobra. I znowu trzymam obrażenia. Zdecydowanie nie powinienem nosić tego złotego. Tak, zdecydowanie nie powinienem, bo jeszcze tutaj zginę przez to, że je ubrałem. Nawet życie. Szkoda, że podczas wyprawy, no, że w trakcie nie można tego zmienić. Chociaż może da się zmienić, tylko ja na przykład nie odkryłem jeszcze odpowiedniego pokoju, który właśnie na to pozwala. Tego nie będę zaprzeczał, bo nadal wydaje mi się, że dosyć słabo znamy tę grę. I co my tu mamy? Wezmę to. Wydaje się być sensowniejsze niż to, co mam do tej pory. A jako, że jest sensowniejsze i tak dalej, to pewnie też mocniejsze. Okej, okay, spodziewam się, że będzie lepsze, jeśli chodzi o siłę obrażeń. Na pewno na plus jest to, że wzywa te duchy za każdego pokonanego wroga, no ale... Cenię po duchach, jeśli będę martwy, zanim będę mógł je wykorzystać. Okej, okay, dzień potencjał na krytykę? Nie, jedno serce. W tej sytuacji czuję się jak lama, która totalnie nie umie. Nie tylko nie umie w większości przypadków, a totalnie, więc... no. Weźmiemy po prostu... coś, co pozwoli nam przeżyć jeden cios więcej. Kto wie, ten jeden cios więcej może być tym, co nas ocali przed totalną zgubą z rąk zwykłych wrogów albo świadka. Oczywiście... wiem, że pewnie... gdybym ten się skupił na graniu, a nie na planie, to bym mógł tutaj osiągać jakieś lepsze sukcesy. No ale tak. Ja tutaj chcę cokolwiek wam mówić, nawet jeśli to są rzeczy totalnie bez sensu. Bo w końcu nie tędy droga, żeby, powiedzmy, milczeć na nagraniach. Żebyście po prostu oglądali, jak sobie się gra przechodzi sama w sumie. I rozumiem, że niektórzy mogą chcieć takie rzeczy robić, no ale u mnie to też nie o to chodzi. Ja chcę coś właśnie dzielić. Oj, niedobrze. Swoimi przemyśleniami z wami. Gadać, peplać głupoty, pokazywać jak... jaka jest moja opinia i tym podobne. No, robiąc po prostu milczące odcinki, do tego nigdy nie doprowadzę. I teraz... to albo młot. Może wam się to wydać naprawdę głupie, ale wolałbym młot od sztyleta. Więc tak... w tym oto momencie... bierzemy młota. Fajne zdobycze miałem, ale pewnie przypadłem teraz w większości przypadków. No niestety, bo padłem martwy. Ej, będą smutni teraz moi wyznawcy. I widzę, że choróbsko tutaj jest, więc teraz się tym zajmiemy, tylko muszę z powrotem ubrać ten... ubranie.
I tak, zaraz posprzątamy toalety i inne takie rzeczy. Wow. Wakacje się skończyły i przez to stracili nagle mnóstwo wiary. Tak, w tym wypadku to, te wakacje są strasznie bez sensu i głupie. Dajmy bonus do wiary, okej, fajnie, ale tylko się skończą i już tracą samą wiarę. No tak, dobra. A jakie mam tu przy okazji dzisiaj prezenty? Widzę deski, więc no. Moje doświadczenia są jak najbardziej prawdziwe. I tak, teraz możemy tutaj kilka chałup postawić. Trzeba w sumie ulepszyć. Czym się zajmę bezpośrednio mojej wyznawcy. Ja im tu zaraz pogotuję i w sumie jak to zrobię, to... Czy będziemy próbować jeszcze raz, czy może nie? Mam w sumie 40 minut odcinka już, więc... Niedobrze mógłbym powiedzieć nie. No, a tym kończymy. Ale w sumie... Raz jeszcze spróbujemy zawalczyć ze świadkiem. Czemu by nie? Czemu by nie? Po prostu. I okej. Okej. Dobra. Nie ma tu nic więcej do robienia. Po prostu... Oj, ktoś się pochorował. Oczywiście. Musimy w takim wypadku... No nie, nie zdążył. Powiedzieć, słuchaj, no odpocznij, nie przejmuj się niczym. I tak, teraz możemy już w pełni spokojni, pewni naszych umiejętności, lamienia i tak dalej, wyruszyć jeszcze raz. Żeby nie było tym razem, to już na pewno ostatnie podejście. Nie liczy się na jeszcze więcej. I tak, topór. Nie lubię toporów. Żeby nie było, chodzi o to, że nie lubię ich w tej grze. Ogólnie to... Ciężko powiedzieć, czy lubię, czy nie lubię. Raczej to jest takie neutralne dla mnie. Ogólnie jeśli chodzi o bronie, to takich, z które lubię osobiście, także dajmy na to... Moja postać korzystała, czy coś, to oczywiście poza... typowo mieczem. Chociaż też nie zawsze. I raczej są mniejsze miecze niż takie większe. Bo wielki miecz też fajna sprawa, ale no, preferuję, jak mówię, mniejsze. Tak właśnie jest sztylet, włócznia łamana na jakaś taka halabarda, no i tak dalej. Topory okej są, ale no, nie są może na mojej liście takich uprzywilejowanych broni. Osobiście właśnie albo krótkie ostrze, albo jakby to nazwać, broń drzewcową. Proszę bardziej halabarda włócznia niż jakieś glewie, tym podobne. Okej, rolki zdają obrażenia, super dodatek. Bo teraz to oznacza, że nie musimy nawet uderzać we wrogów, możemy po prostu się bawić w rolki. Oczywiście jest to bez sensu i pewnie przez takie rolkowanie się we wrogów to ja zginę prędzej niż coś zyskam, ale no. Ale fajne i drewno. Właśnie dostaliśmy drewno stąd. A tutaj teraz złoto. Tak, złoto to jeszcze jakoś sensowne. O, handel, coś tam, okej. Okej, niech będzie w taki sposób, tu mam darmową kartę. Jak mówię, karty może nie są idealne, ale no, zawsze. Coś z nich może wyniknąć. I tak, teraz serce. Tutaj chyba będzie można kupić sobie na markecie followera. Mój klient numer jeden. Znowu wrócił. Dla ciebie. Okej. Okay. Dostaliśmy kartę Tarota za to. Okej. Okay. Pełni odnawia ferwor, kiedy wejdziesz do nowego... pokoju z pojedynkiem, czy z bitwą. No to jest moim zdaniem bardzo super. I też, jak już była wielka zniżka, no kupimy sobie tutaj słonia. Okej. Okay. No i możemy po prostu wyruszać dalej. Tutaj nie rozumiem moneta mięso. Aha. Ze skrzyni będziemy dostawać jedzenie. Zamiast złota. I szczerze mówiąc, jakkolwiek złota potrzebuję, tak jest to też świetne, bo jedzenie jest cenniejsze dla mnie od złota. Bo złoto łatwo mogę naprawdę naprodukować, patrząc na to, ile mam samorodków i innych takich rzeczy. No, żywności trochę brakuje.
Ale myślałem, że trochę więcej tego będzie niż dwa kraby. Z dwóch krabów tutaj nic nie zrobię. Ale dobra, dobra, spokojnie. Może po prostu trafiła się kiepska skrzynia. A następne będą lepsze. To wie. Uwaga i... Nie, chyba tak zawsze będzie, niestety. Dwie rozdymki. Niewiele to, co jest, no, ale zawsze dwie rozdymki bliżej czegoś tam ewentualnie, co tam będę mógł z nich ugotować, niż gdybym ich nie miał. I teraz dwie zwykłe ryby. Dobra, stwierdzam, że jednak to nie jest aż takie dobre. Bo za to więcej chyba bym dostawał tego złota, co oznaczałoby, że mógłbym do tego rybaka, czym rybo-człowieka, jak zwał, tak zwał, pójść i kupić po prostu równie dobrze te ryby. Oj, nawet nie wyszłoby na to, że więcej. Za to, właśnie za to złoto, które tam dostaję w tych skrzyniach typowo. No i nie wierzę w to, jak ja ramię dzisiaj. Normalnie nie wierzę. A to jeszcze co najgorsze, no nawet nie jestem, można powiedzieć, na tym samym piętrze, co świadek. A teraz dostałem normalnie złoto. Czy ja czegoś nie rozumiem? O, i co tu mamy? Miecz. Miecz, tak. Dziwny z wyglądu miecz, bo takiego jeszcze nie widziałem. Ale tak, to jest od krytyków i zdecydowanie biorę miecza. To jest broń, którą się najkomfortowiej chyba czuję tutaj ze wszystkich. Jak tak myślę. Nawet jeśli bije mniej od tego, co tam miałem, czyli od topora. To przynajmniej komfortowo się czuję, walcząc mieczem. Zdecydowanie bardziej niż właśnie z tym toporem. Okej, okej, dobra, dobra, full focus. Full focus, gwiezdny kluczu. Dasz radę. W sumie podejrzewam, że może gdybym miał gwarancję, że dostanę miecz, to nawet ze złotym tym broniem byłbym w stanie jakoś sobie radzić. No, w sumie tak. Jestem pewien, że jeśli właśnie miałbym już próbować korzystać ze złotego ubrania, to najlepiej byłoby właśnie z mieczem. Niby ktoś powie, ale to jest taka podstawowa broń, nudna i tak dalej, no ale naprawdę, mi się najprzyjemniej walczy tym. Rytm ciosów miecza po prostu jest dla mnie najlepszy. No. Nie, nie, tym razem młota nie chcę, ale to wezmę z przyjemnością. I szukamy szybko sali bossa. Która może być tam już, sądząc po... Tak, to będzie tam. Sądząc po podłodze, to będzie tam, bo już tak można powiedzieć, zauważyłem taki szczegół, że stale bossa naciśniłem kamienną posadzkę. I jesteśmy. Jesteśmy przy świadku. Nie wiem, jak walczyć z tym świadkiem do końca. Poza tym, że teraz pluje muchami to bardzo. Ale tak, chyba się uda nawet go pokonać. Okej, okay, uciekł. Po prostu se uciekł. Okej. Okay. I wezwał żaby. Co za tchórz. No ale dobra. Na szczęście takie żaby proste do pokonywania. Więc tak. Czy żeby było... No hits wręcz? Aha. A teraz nietoperze. I żaby. No bez przesady. Czy na tym ma polegać ta trudność tej walki, co to jest bez sensu? Chociaż nie, żebym narzekał. Bo jakimś cudem mi się to udało. Okej, okay, muchy. No i znowu ucieka? Nie jest to już lekka przesada? Naprawdę, no... Okej, okay, no i dostałem obrażenia przez to, że właśnie... ucieka. Ja rozumiem, gdyby wzywał te żaby dodatkowo, czy coś. W małych ilościach. Oczywiście, bo bez przesady, no ale... To bym zrozumiał, ale tak tutaj, teraz... Że po prostu bossce ucieka i zamiast tego zostawia żaby, no, trochę dziwne. Dobra. Tak czy jak daliśmy radę. I to tylko dlatego, że nie miałem złotego ubrania. Ponownie. Okej, okay, hura, udało się. Podornik, nie, 34 dni, 36 dni, nawet nie 4. Okej, okay, okres świadka. Super. Kolejny. Więc no, udało się. I tak, wiem, że można iść dalej. Ale nie chcę iść dalej, bo nie mam po co. Weźmiemy co trzeba. Oddamy oko świadka. I na tym będziemy kończyć odcinek, który trwa 50 minut.
Nawet nie wiem, jak ja to robię, że to jest takie długie. Bo to naprawdę nie był mój zamiar. Okej. Okay. No jak mówię, nie będziemy czekać na nic innego. Od razu tutaj dostaję drugie oko, my dostajemy drugi kawałek i tak. W kolejnym epizodzie lecimy walczyć w tej pajęczej krainie, która pamiętam, że była wredna, trudna i tak dalej. Masz kolejne oko? Okej. Okay. Plimbo zaczyna widzieć twój zapał. Naprawdę. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia są czymś, co jest naprawdę poważne dla Plimbo. W szczególności w mojej linii biznesowej. Ale nigdy nie był w stanie pokłonić się innemu. Więc nie myśl, że będziesz w stanie przekonwertować, czy powiedzmy, nawrócić starego Plimbo. I zostały już tylko dwa. Weź to jako podziękowanie ode mnie. Dobra, dobra. Widzę, że można kolejne rzeczy też kupować, jeśli chodzi o zdoby. I tak, skoro jest jak jest, to weźmiemy te trzy karty. 10% szansy na leczenie po pokonaniu wroga. Super. Mieliśmy coś podobnego, tylko że dodawało wtedy te niebieskie serca, a nie leczyło. Nawet pokażę, bo o tutaj. Zasłonić samą kartę, tylko że tutaj była odwrócona. Okej. Okay. Następne, co tutaj też dostaniemy, to jest... Kiedy rolkę robimy, to upuszczamy tę całą czarną maść. No i ostatnia rzecz, która to była, to pamiętam, coś z bombami. Kiedy robimy rolkę, to rzucam zostawiam bombę. Okej, okay, dobra. No to w takim wypadku mamy karty. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja pomiędzy tym a następnym odcinkiem prawdopodobnie pofarmię pieniądze, powykupuję wszystko, co tutaj jest i tym podobne. I tak, kolejne spotkanie, jak mówię, będziemy polować na pająki. Więc no, trzymajcie się i hej, hej!